Siemanko moi drodzy, siemaneczko wszystkim, z tej strony Joken, no i pytanie od widza, więc pytanie, więc szybka odpowiedź. Pytanie zadane pod odcinkiem ze Skalnego Jeziora brzmiało, jakie wędki, jak zrobić te trzy paski po lewej stronie, nie wiem jak to się nazywa, chyba chodziło o prawe, po prawej stronie, chodzi o spławik oczywiście. Więc moi drodzy, no musisz kliknąć tutaj w te kółeczko, czyli w opcję i tu masz coś takiego jak rozszerzony, ty masz pewnie zwykły, a klikasz to. I masz rozszerzony. Możesz dodatkowo, i to masz te trzy paski, które ci pokazują, jak, czy jest obciążony żyłka i przypon, czy jest wędka obciążona, czy jest kołowrotek. To ci pokazują dosyć dobry sposób. Tu możesz sobie również rozmiar spławika ustawić, jeżeli łowisz na spławik. Ja mam akurat zawsze na duży bądź średni, chociaż ten duży to jest czasem, wiecie, rzucisz i masz większy spławik niż gościu na łódce stojący obok. Wygląda to śmiesznie, ale mam zawsze na duży ustawiony. I tak samo możesz sobie widoczność wskaźnika brania ustawić, czy dźwięki, w dźwiękach oczywiście możesz sobie ustawić dźwięk sygnalizatora brania na spławik. Czyli jak na spławik ci coś bierze, to będzie takie ping, jeżeli to masz zaznaczone tutaj, to spławik również ci będzie oddawał. No i oczywiście przy okazji, jak już jesteśmy w opcjach, to macie też modele graczy w pobliżu, jeżeli... No nie chcecie, żeby gracze byli widoczni, że wam ktoś wchodzi przed was i nie widzicie, czy nie, wam wpłyną łódką i nie widzicie, to żeby ta osoba była przezroczysta, żeby tej osoby po prostu nie było widać poza nazwą, tutaj modele graczy sobie odznaczacie. Ja mam akurat w tej chwili, kiedy to nagrywam, zaznaczone, ale często jak robię coś ważnego, to sobie właśnie odznaczam, robisz zastosuj, tak samo w przypadku tego zastosuj i opcja gotowa. Natomiast co do wędek, to zadałeś pytanie kolego pod odcinkiem, gdzie miałem 15 level, czyli ze Skalnego Jeziora, no to już ci pokazuję, jakie wędki. No nie pokażę ci ich oczywiście w ekwipunku, ponieważ już ich nie mam, ale pierwsza wędka na pewno była to wędka spinningowa, którą łowiłem na tą żółwią blachę, te unikatowe z pstrągi Colorado. Jak dobrze pamiętam, to 15 level, to tutaj musisz zobaczyć, spinningówka akurat była dostępna na gdzieś 15, mogłem mieć tylko tą 4,5 albo później 5, bo tak jak widzisz od 16 levelu jest dostępna, także szału nie ma, ale ta 4,5 spokojnie dawała radę, czy nawet jakbym, no tą nawet mogłem mieć od 13 levelu, bo one się tu nie różnią z tego co widzę. A na tej blasze, a pamiętajcie, że te pstrągi to tam mają max, nawet chyba miałem tą Aurorę 190, bo też do 4,5 było wytrzymałość. A słuchajcie, pstrągi i tak mają, wiecie, tak naprawdę 2 kilo, więc tutaj spokojnie taka wędka do 4,5 kilo. Potem miałem dodatkowo wędkę, moi drodzy, typową, no, typową po prostu... na spławik. No i tu mogłem mieć, no ja wiem, taką z 10 levelu lub z 12. Pewnie też do 4,5 kilo miałem wędkę. Albo do 4. Czyli albo miałem tą Cezar 500, albo Cezar 700. No bo to tam one się wiele nie różnią. Z raptem pół kilo różnicy. Na pewno nie miałem takiej aż super słabej, ale też możliwe, że była w pewnym momencie. Nie powiem, że nie. Ale raczej coś takiego, nie? Coś takiego miałem, taka wędka. 2200 to nie jest jakaś tam duża kasa, a do 4 kilo spokojnie ci taka wędka wystarczy na tym Skalnym Jeziorze i później jak zobaczysz dalszy, znaczy już jest ta seria z wylewelowania konta, też na Białym Łosiu używałem też mniej więcej takiego samego sprzętu łowiąc kajaka, także nie musisz tego sprzętu zmieniać. Bardziej na twoje pytanie, jakie wędki, no i jeszcze potem miałem oczywiście wędkę gruntową, jedną na pewno miałem i ona była, żebym, no nie chciałbym tu skłamać, nie była gruntowa, a Feder, ona dokładnie tak się nazywała, no to mogłem mieć prawdopodobnie którąś z tych, pewnie tą krek 300 albo tą z 12 poziomu 5,5 kilo. Góra, maksymalnie taką miałem, to zależy jaką masz kasę, ale pamiętaj, że najlepiej tak sobie właśnie wędkę skonfigurować, że jak kupujesz wędkę do 3,5 kilo, to żeby ten kołowrotek był też około 3,5 kilo, żyłka i przypon tak samo. Natomiast bardziej na twoim miejscu, na tym 15 levelu, nie skupiałbym się tyle na wędkach, bo tutaj masz wybór i te wędki dadzą radę, więc spokojnie. Mocniejszych bym nie dawał, bo będziesz miał mniej expa. Naprawdę fajnie to, jak ten exp wchodzi na tym 15 levelu na Skalnym Jeziorze, także spoko, ale bardziej bym się skupił na siatkach. Ja pamiętam, że od 15 levelu, jak widzisz,
Maksymalne obciążenie 25 kilo wchodzi siatka od 15 levelu i co ważne, bo tam też mówiliśmy o 15 levelu, od 15 levelu wchodzi podpórka na dwie wędki, czyli możesz łowić na trzy. Czyli te, które ci pokazałem, miałem trzy. Miałem jeden spławik, jedną gruntówkę i jedną spinningówkę. Bardzo ważna jest ta siatka, natomiast no nie ma sensu, widzicie, co level kupować tej siatki, bo różnica jest niewielka, tak? Nie pamiętam, ale sprawdźmy, bo prawdopodobnie na tym levelu 15 ja miałem chyba, moi drodzy, chyba miałem do 30 kilo tą strunę. Na 16 levelu czekałem, aż bije 16 level i kupiłem sobie, moi drodzy, tą strunę. Oczywiście ze struny wypuszczać nie możesz, ale na chwilę to miałem, żeby po prostu więcej dopełniać. Będąc właśnie na Skalnym Jeziorze, czyli siatka, bardzo ważna, żeby ją zapełniać na maksa, podpórka na dwie wędki przy 15 levelu, trzy wędki takie do 4 kilo spokojnie dają radę na te pstrągi Colorado na tym, powiedzmy, 15 levelu. Jak jesteś na Skalnym Jeziorze, te ryby łowisz około 2 kilo, one ważą, te unikaty, no to taka wędka do 4 kilo daje radę, jak tam jest 3,5, to też nie będzie tragedii. Wszystko zależy od tego, ile masz klasy. A tutaj, tak jak mówię, w opcjach klikasz na to kółeczko zębate i tu sobie ustawiasz rozszerzony. Ja zawsze tylko i wyłącznie z takiego rozmiaru wskaźnika obciążenia korzystam, bo jest mi on po prostu wygodniejszy. Także to tyle chyba. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie. Tak jak mówię, to jest, moi drodzy, seria pytania od widza, także jeżeli macie jakieś pytania, czy pod tym odcinkiem, czy w serii zlevelowania konta, śmiało możecie te pytania zadawać, a odpowiem z miłą chęcią. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się. Cześć.